nienawidzę tego miejsca! Chodzi o te dzieci. O wszystko! O ciebie też! Odwieź mnie do domu. Filmy fabularne nagrywane są nie tylko w stolicy Dolnego Śląska. Atrakcyjnym miejscem dla filmowców jest także Kotlina Jeleniogórska. I to właśnie tu powstaje większość zdjęć do filmu dla młodzieży Za niebieskimi drzwiami. Trzeba było puścić trochę wodze wyobraźni. No i tak jakoś samo przyszło. A jaka jest pana ulubiona postać, z tych, które pan stworzył? Ja bardzo lubię tą ptakowaszkę. To jest taki twór. Stwór, skrzyżowanie ptaka z ważką, i który w założeniu miał być sympatyczny i taki bardzo miły dla dzieci. Więc ma futerko, duże oczy i ładne kolory. Zameczek znajdujący się w centrum Jeleniej Góry przeistoczył się w pensjonat, w którym przebywa główny bohater. Łukasz, po tym jak jego matka zapada w śpiączkę, przebywa w pensjonacie surowej ciotki Agaty. Tam też odkrywa tajemnicze niebieskie drzwi, które przenoszą go do niezwykłego świata. Projekt opowiada o granicznych stanach świadomości i kreuje jakiś rodzaj wyobraźni mózgu, który przebywa poza normalnym stanem, jest w śpiączce. Film jest realizowany na podstawie wielokrotnie nagradzanej powieści Marcina Szczygielskiego pod tym samym tytułem. Jest to debiut fabularny reżysera Mariusza Paleja. Młodzieżowy widz jest najbardziej wyedukowany wizualnie. Oni tych filmów dostają z ogromną ilość. To są produkcje za ogromne pieniądze zrobione. Właśnie z ogromną taką wrażliwością wizualną. Dlatego właśnie staramy się nasz film robić z taką wrażliwością. Jak zapowiadają twórcy, 60% filmu stanowić będą efekty specjalne. Premierę zaplanowano na 2016 rok. Zapraszam Państwa bardzo gorąco na film Za niebieskimi drzwiami, bo jak wiadomo, za niebieskimi drzwiami może się zdarzyć wszystko.